Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj opowiem Wam, jak porządnie zrobić oświetlenie do akwarium na taśmie LED-owej, bo większość z tego, co się spotkałem na internecie, robi majane, kupuje taśmę LED-ową, jeszcze nie wiadomo, czy wodoszczelną. Ja używam wodoszczelnej IP67. Ale tak ją trzeba jeszcze dodatkowo izolować. Zaraz Wam pokażę, gdzie i dlaczego. I takie oświetlenia siadają im po góra paru tygodniach, czy po kilku tygodniach. Siadają dlatego, że końcówka taśmy musi być zaizolowana. To jest raz. Taśma jest 100 kawałeczek łączona. Nie wiem, czy będzie to widać. Zaraz Wam pokażę. O, jest tutaj. Taśma jest to kawałeczek łączona, te punkty, co palca mam przy nich, lutowane. I z drugiej strony, jak się ściągnie taśmę, od spodu jest połączona. I takie coś, żeby wykorzystać w całości, trzeba w tym miejscu na ten odcinek od jednej diody do drugiej diody założyć koszulkę termokurczliwą, to jest coś takiego, co można dostać w elektrycznym sklepie. Koszulkę kupujemy niewiele większą od tej taśmy, tak żeby taśma nam weszła na styk. I zabezpieczamy tą koszulką, tak jak mówiłem. Wszystkie połączenia to jest co metr, czyli mało prawdopodobne, żebyście trafili na więcej jak na jedno połączenie, chyba że macie jakieś bardzo duże akwaria. Ale takie coś, tak powiedziałem, trzeba zaizolować koszulką termokurczliwą i tak samo trzeba zaizolować tą końcówkę, która zostaje niepodłączona. Ja to robię w ten sposób, że biorę koszulkę, zaciskam koszulką, a z drugiej strony wkładam korek na wymiar do koszulki, zgrzewam korkiem. I tak jak powiedziałem wcześniej, nie będziemy tego kleić na plastiku z dwóch powodów w tym wypadku. Pierwsze, że tak powiedziałem, jest kwestia tego typu, że nie są porobione te zabezpieczenia. Znaczy to jest akurat, no można na plastiku też zrobić, ale główny powód to jest taki, że nie ma chłodzenia. Diody się po prostu nagrzewają i z czasem się wypalają. I diody potrzebują chłodzenia. I ja te diody kleję na radiatorze. Tu jest przykładowy stary zdemontowany radiator, zrobiony z aluminium. A tutaj jest widać na nitach znitowane, żeby odstawało od obudowy. A w obudowie plastikowej robię parę małych dziurek u góry, żeby było chłodzenie. I ten radiator się przykręca albo łapie obejmkami do tego, do plastiku, przykładowo na środku pokrywy. I na tym po odtłuszczeniu przyklejamy sobie tą taśmę LED-ową. Tak jak mówiłem, wcześniej zabezpieczoną. No i taśmę możemy sobie podłączyć, tak jak wcześniej powiedziałem, albo RGB. Gdzie możemy to kupić około 50 zł ze sterownikiem, z pilotem i taśmę. I wymieniamy to raz na kilka miesięcy. Lub zwykłą taśmę, na przykład białą ciepłą czy białą zimną. Bez tego sterownika, bez tego pilota jest tańsza. I kleimy sobie, robimy to tak jak powiedziałem wcześniej. Te oświetlenia mają tylko jeden mankament taki, że po kilku miesiącach zrobi się nam kamień tutaj na tym żelu. No i trochę jest problem to doczyścić i siada po prostu światło na tym. Ale mi po kilka dobrych miesięcy wytrzymałem, po kilkanaście, można powiedzieć, miesięcy te oświetlenia wytrzymywały, zdawały egzamin. I byłem z nich bardzo zadowolony i w niektórych akwariach mam jeszcze do tej pory. Ale na innym filmiku pokazałem Wam trochę lepszy wariant z kanałem, gdzie po prostu można wziąć i te diody schować w środek w kanał
I wtedy nie przeźroczystą pleksę, tylko dajemy białą pleksę. I łatwiej się to ściera i nie ma takich strat na świetle. No i jest tak samo dłuższa żywotność tego, a nie tak, ktoś sobie przyklei zwykłą taśmę i się cieszy, że ma oświetlenie. To by było na tyle. Zapraszam do moich filmów technicznych poświęconych akwarystyce, gdzie wam fachowo różne rzeczy wytłumaczę oraz o rybach, ciekawostkach i innych rzeczach. Dlatego śledźcie mój kanał Milano 1970. Zapraszam do subskrypcji. Dziękuję, na razie.